wiem, to jest chyba największa nagroda tego wyroku, to jest to oprócz pieniędzy. Ale mówiąc już poważnie, to powiem wam, że jesteśmy naprawdę mocno zaskoczeni, że aż tyle osób zostało po takim miesiącu. Nieprawdopodobne jest, naprawdę. A robiliśmy co mogliśmy, żeby was wygonić. Nie wiem co, pada, tak? Jak Boże, podamy, tak? No nic, w każdym razie sytuacja nie jest taka kolorowa, jak się wydawało, bo trzeba powiedzieć, że ten program, który obejrzeliście, on się jeszcze nie dotrafił do żadnego bisu. Tak coś czułem, że będzie taki nerwowy refleks. Ale tak jest. I jakby na szczęście przewidzieliśmy to, że być może wy nie będziecie, że jak pamiętam, że wystąpili i tak dalej, to wy nie, wy będziecie siedzieć, bić brawo, potem już przestaniecie bić brawo, to też będziecie tylko siedzieć i patrzeć, tak jak teraz, idziecie, patrzycie. I ewidentnie będziecie oczekiwać od nas czegoś, czego my tak naprawdę nie mamy. Ale przewidzieliśmy to i zaczęliśmy rozmawiać, ja do nas dzisiaj tutaj. Mówię, a słuchajcie, ale nie wyjdą, bo to co? Mówi, no ale co, no to przecież jak nic nie masz, to co masz? W sumie, no od razu trzeba sentencja, ale ja mówię, ale słuchajcie, no to wiecie, no. Oczywiście, no możemy skończyć, prawda? Ale ludzie po godzinie dwóch się zorientują, że nas nie ma. To już jest po prostu nieładnie, tak się nie robi. Tak się nie robi. Więc mówię, że skoro nie mamy bisu, wymyślmy coś naszego. No i wymyśliliśmy. Wymyśliliśmy, że w ramach bisu pokażemy wam coś, co jakby zbudowaliśmy taką metodą kinematograficzną. O co chodzi? Już tłumaczę. Jak oglądacie film w telewizji, w kinie, nie ma znaczenia. Oglądacie film i film się kończy. I zaczyna lecieć lista płac. Czyli można spokojnie poczytać, kto tam za co skasował w tym filmie pieniążki. Oprócz filmów na Polsacie, bo to wtedy przelatuje wszystko z opinie, się niczego nie robi. Tajemnica Polsatu generalnie, ale nic. Przykładowo to nie jest na Polsacie, w kinie zaczynają lecieć literki i wtedy w niektórych filmach pojawiają się tak zwane sceny nieudane. Kojarzycie to, nie? Że tam jak ktoś pomylił, to ktoś źle wszedł, coś spadło, tu operatora widać. Różne takie pomyłki. Czasami pojawiają się też sceny, które w ogóle nie weszły do danego filmu z różnych powodów. Na przykład regułą w polskich komediach jest to, że te sceny nieudane są dużo śmieszniejsze niż udane. Ale założenie jest takie, że ma być śmieszne. Te sceny są śmieszne, te nieudane. I dodatkowo po angielsku mają przepiękną nazwę. Po angielsku się nazywają bloopers. Fajnie, nie? Bloopers. U nas w kabarecie takie sceny nazywają się po prostu gówniane sceny. Pomyśleliśmy sobie, żeby wam w ramach tego bisu, żeby wam uświadomić, z czym my się czasem borykamy i w jakich trudach powstaje taki zwykły program kabaretowy. Z tego programu, który obejrzeliście przed chwilą, pokażemy wam wszystkie najbardziej na rzecz. Kurwa, na barcie!
Jesteście tysiąc razy, jeszcze w ogóle, że już tak kolejowo się wiedzą, naprawdę.